A co z Selizę? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią wstawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy... Odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Urzesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Może się zmieniłeś, może nie. Dla mnie i dla Lamberta to bez znaczenia. Zabiłeś Aidena i chuj z tego, że masz teraz nowe życie. Nie wierzę w drugą szansę.
Jak chcesz, Lambert. To twoja sprawa i twoja zemsta. Długo czekałem na ten moment. A ja nie mam zamiaru dać się zabić. Dzięki za pomoc, Geralt. Proszę. Chcesz jeszcze o tym gadać? Nie chcę. Do zobaczenia, za jakiś czas. Bywaj.